Raz, raz, o jest, dzięki. Fajnie dostać oklaski, zanim się coś powie. <noise> Za darmo. E, dobra, bez, bez wstępu, bo już zostałem zapowiedziany, myślę, że nie, nie marnujmy czasu. Ja bym chciał dzisiaj Wam troszeczkę opowiedzieć o event-driven architecture, the easy way. E, co to znaczy the easy way w tym przypadku? I. Ja jakby zaraz sobie zobaczymy, to event driven to można bardzo różnie implementować. Natomiast zauważyłem kilka rzeczy. Po pierwsze, że kilka razy mi to nie wyszło i z różnych powodów. I też zauważyłem, że te artykuły, które są w necie, jakieś tutoriale, często skupiają się na rzeczach, które jakby z tej perspektywy, że mi to nie wyszło, nie były tak ważne. Można się skupić na zupełnie czym innym niż to jest opisywane. I dzisiaj chciałbym się skupić na takim absolutnym minimum, które da nam dosyć dużo korzyści, a które po prostu przez to, że będzie proste, będzie łatwiejsze w rozwoju i w utrzymaniu. Co to w ogóle jest to Event Driven Architecture po polsku? Jakbyśmy chcieli, to to jest architektura sterowana zdarzeniowo. I jest to takie podejście, w którym różne części systemu, jakieś serwisy, moduły, konteksty, Komunikują się ze sobą za pomocą zdarzeń. Można powiedzieć inaczej, że skupiamy się na wykrywaniu i reagowaniu na zdarzenia. Natomiast co to jest zdarzenie, no to to jest coś co już zaszło, czyli coś co się nie zmieni. To już jest faktem. Także sumując skupiamy się na wykrywaniu i reagowaniu na coś co już się zdarzyło w jakiejś innej części systemu najczęściej. Jeden obrazek zwykle mówi więcej niż tysiąc słów, więc po prostu mamy system, w których z jednej strony coś się dzieje, na przykład opłacono zamówienie, to jest odpowiednim tam powiedzmy message busem przesyłane do innych części systemu, które powinny zareagować, na przykład do części związanej z fakturowaniem, która wystawi fakturę dla takiego opłaconego zamówienia. Co ważne, to nie jest takie rozgłaszanie bez refleksji, tylko reagują na te zdarzenia, tylko te elementy systemu, które są zainteresowane. Czyli nie obdzwaniamy wszystkich i mówimy, że jesteśmy na PHP konie. Na przykład tylko ci, którzy mówili, że ich interesuje, jak będziemy na PHP Konie, to dajemy im znać. Jeszcze taka mała dygresja. Całkiem fajne w tym podejściu jest to, że ponieważ ono się skupia na zdarzeniach. Tak jak robimy warsztaty event stormingowe no to tam też pracujemy ze zdarzeniami, więc łatwo jest to co mamy na warsztacie przełożyć później na kod i też w drugą stronę dosyć dobrze to można sobie zobrazować. Co to nie jest event driven? No nie, są, nie musimy mieć mikroserwisów czy nie wiadomo jak podzielonej aplikacji, żeby robić event driven. I wcale nie musi być asynchroniczne, chociaż myślę, że zobaczymy później, że warto mieć to z tyłu głowy, że ta asynchroniczność może się pojawić w którymś tam momencie. Taki kod, który nie jest event-driven, bo zacznę od tego właśnie, jak, jak to nie wygląda. No to mamy taki kod, który gdzieś tam polega na przepisywaniu zadań do, do użytkowników. I w tym przypadku mamy po prostu kod, który odpowiada za to przepisanie, a poniżej mamy na przykład wysłanie SMS-a, czy tam jakieś notyfikacje do użytkownika, że to zadanie zostało do niego przepisane. Problemów z takim kodem jest oczywiście kilka. No, jakby głównie u mnie problem, jaki bym widział z tym, poza tym, że go się ciężko rozszerza bez, bez edytowania go, to. Mój problem będzie polegał na tym, że jakby zależność, nie do końca podoba mi się, w którą stronę ta zależność idzie, bo nasz kod odpowiedzialny za zadania, który jest no do, dla nas ważny z punktu widzenia systemu, powiedzmy, nie wiem, możemy powiedzieć, że domenowo jest ważny, bo to jest to, co to jest kor naszego systemu, on jest zależny od notyfikacji, które są tylko jakimś tam dodatkiem w tym systemie. Więc aktywnie zależymy od czegoś, co jest mniej ważne z punktu widzenia biznesu. No i oczywiście problem z rozszerzaniem jest taki, że jeżeli chcielibyśmy dodać nie wiem notyfikację push czy e-mail, no to musimy wejść w ten kod nasz związany z taskami i w kodzie związanym z taskami nagle dodawać coś związanego z notyfikacjami w zupełnie innym miejscu niż element, który chcemy rozwinąć. No i oczywiście moglibyśmy sobie to rozwiązać w ten sposób. Że zrobimy sobie jakiś tam interfejs do tych powiadomień, do, czy tam tych notifierów, jakkolwiek to nazwiemy, i możemy sobie to połączyć i po prostu za interfejsem schować, że coś tam chcemy wysłać. Natomiast problem się pojawi, jeżeli będziemy chcieli dać coś niezwiązanego z powiadomieniami, ale zależnego od tego przypisania zadania, na przykład statystyki, albo nie wiem, za każde zadanie przypisane wypłacamy użytkownikowi, pieniądze, czy tam pracownikowi. Zanim przejdziemy do tego jak tak to by mogło wyglądać event driven, to okazuje się, że różne firmy, różne osoby mówiąc event driven mają na myśli różne, zupełnie różne podejście do kodu. Jest taka prezentacja Fowlera i artykuł też u Fowlera jest, która opisuje, on jakby zebrał i pogrupował te podejścia, które zespoły z którymi rozmawiał, nazywały event-driven i wytypował właśnie cztery kategorie. Pierwsza to jest event-notification i ona jest mega prosta. Patrząc na ten kod, który mieliśmy, po prostu zamiast wpiąć tam bezpośrednio tę notyfikację, no to wysyłamy na jakiś event, bus. w Symfony kiedyś był event-dispatcher, teraz jest messenger. Wysyłamy informację, że task został przepisany. I tylko tyle. Um, I tak, ten event jest chudy, jeszcze do tego sobie też dojdziemy, natomiast um, sama struktura kodu nam się zmienia w taki sposób, że mamy tą informację, że task assigned, to ona sobie leci przez jakiś tam event broker e, i trafia do kontekstu notyfikacji, i ten kontekst notyfikacji jest teraz zależny od kontekstu zadań. On musi wiedzieć, na co chce nasłuchiwać, czy on chce nasłuchiwać na przepisanie zadania. To jest jedna zależność, i druga jest taka, że on będzie sobie musiał pobrać informację o tym, jakie zadanie zostało przypisane z tego kontekstu zadań. I tutaj nam się pojawia taki wyróżnik, że e, jakby w, te, w tym podejściu raczej nie, nie, nie ma prawa zdarzyć się to, że dane będą nieaktualne, czyli mamy spójność tych danych zagwarantowaną. Minus jest taki, że ta zależność jest taka twarda. Czyli, jeżeli nam ten kontekst zadań by był mikroserwisem i on by padł, to kontekst notyfikacji też przestanie działać, no bo nie będzie miał skąd brać danych o, o tych taskach. Więc dostępność systemu nam się zmniejsza, ale mamy wysoką spójność. I alternatywą będzie Event Carried State. Tutaj e, musimy się cofnąć troszeczkę wcześniej. Zanim zadanie zostanie przypisane do kogoś, to musi zostać utworzone w systemie. I nasz ten kontekst tasków tworzy jakiś tam, e, mamy, mamy utworzenie tego zadania, zapisujemy w bazie danych i rozgłaszamy analogicznie, że e, zadanie zostało utworzone, które leci event brokerem, trafia do, do tego kontekstu notyfikacji, i kontekst notyfikacji tworzy sobie własną kopię, jakby lokalną tych informacji o tasku, które są dla niego interesujące. Ten model, w jakim zapisujemy ten, ten task, może być zupełnie inny. W, jednym, nie, w task kontekście możemy mieć dużo więcej informacji, dużo więcej pól w jakiejś bazie danych, a w tym kontekście notyfikacji możemy mieć zupełnie inny schemat. I on ma swoją kopię. I teraz jeżeli następuje przypisanie zadania, to znowu leci, tak, podobnie jak mieliśmy ten task assigned, leci przez event broker, tylko w tym przypadku kontekst notyfikacji będzie się odwoływał do swojej kopii danych, którą sobie tam zarządza. No i tutaj jakby widać, że spójność może nie być taka dobra, w sensie może, mogą nam się rozjechać dane, ale też znowu dostępność rośnie, bo nie zależymy od tego kontekstu zadań. Jeżeli on padnie, to my mamy swoją kopię lokalnie. Przy czym ma to też jakieś tam główne związane ze spójnością inne problemy. Trzecie podejście, które Fowler wytypował to jest event sourcing. Nie tutaj nie chcę wchodzić za głęboko, to w sumie dosyć popularny temat w ostatnich latach. Dużo było prezentacji. Co nam się zmienia? No, tak pokrótce, do tej pory zawsze było tak, że najpierw była jakaś zmiana i mieliśmy zdarzenie, które informowało, że ta zmiana zaszła. Tutaj jest troszeczkę na odwrót, czyli zaczynamy od tego, że to, to już zaszło, tak? czyli mamy zdarzenie najpierw. I dopiero na podstawie tych zdarzeń, które zaszły, budujemy sobie aktualny stan systemu. E, czyli, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest task, to musimy mieć wszystkie zdarzenia związane z taskiem po kolei, które wystąpiły, utworzone, przepisane, zakończone itd. E, I no to tam ma jakieś zalety, typu, że jak nam się zepsuje ten task, nie, baza nam padnie, to mając te zdarzenia, możemy oczywiście odtworzyć. Pytanie, czy kojarzycie takie systemy z codziennego życia, które działają w taki sposób. No Często się mówi, że banki, ja nie wiem, bo w banku nie pracowałem, natomiast, że natomiast no, git tak działa, nie? On przecież nie ma aktualnego stanu, tylko ma te wszystkie komity po kolei, które zaszły. Nie, nie da się, nie mając komitów, wiedzieć, co jest aktualnie w repo. Hmm. No i jakby event sourcing stał się dosyć popularny, przynajmniej na konferencjach, nie wiem, jak w projektach, dlatego że on dużo daje gratis, czyli mamy audyt, łatwo to można debugować. No, bo widzimy po kolei, co się stało w systemie, czemu on jest w takim stanie, a nie innym, możemy się cofnąć, w jakim stanie był rok temu. Możemy sobie przeliczyć alternatywny stan, czyli gdybyśmy to zaimplementowali inaczej, to odtwarzając te same zdarzenia, jaki byłby wynik końcowy. Natomiast no nie, może jakby w projektach, gdzie ja byłem, to było źle robione, wychodziło nam to raczej nie najlepiej i chyba główny problem, jaki z nim mam jest taki, że trzeba bardzo dobrze opracować sobie domenę i model, bo potem się ciężko wprowadza zmiany i można cierpieć z tego powodu. I czwarte podejście wytypowane przez Fowlera, to jest ciekawe, że on wytypował CQRS jako coś, co Nominuję system do nazywania go Event Driven. I znowu nie chcę wchodzić w CQRS-a, mamy oddzielony zapis i odczyt. Mogą korzystać najczęściej korzystając z innego modelu danych, dopasowanego do konkretnego scenariusza. No i jak tutaj sobie popatrzymy, to tutaj tych zdarzeń nie ma. Więc pytanie, czemu jest event driven? Ano, dlatego, że w sumie bardzo łatwo jest go. Połączyć z tym event-driven i możemy mieć na przykład coś w stylu event notification po prostu jako efekt zmiany. I faktycznie taką architekturę względnie łatwo można zaimplementować bez jakichś większych problemów. Jakbym teraz miał wybrać najprostszą implementację, to moim zdaniem jest to właśnie event notification. To jest najprostsze do wprowadzenia. Natomiast w moim konkretnym przypadku, przede główną zaletą będzie to, że ja pracuję z systemami legacy. I łatwo mógłbym przeoczyć jakieś zdarzenia poprzednie, tak? Więc ten Event current State jest ciężki do implementacji, bo musiałbym znaleźć wszystkie miejsca, które edytują cokolwiek związanego na przykład z taskami. A tutaj jest prościej, bo skupiam się tylko na jednym flow. I najczęściej akurat u nas uzupełniamy o CQRS, ale to myślę że dzisiaj możemy sobie spokojnie odpuścić. I wracając do naszego kodu. Mamy po prostu przypisanie taska, i to, to już w sumie był ten kod pokazywany. Zamiast wywołania bezpośrednio notyfikera rzucamy sobie takie zdarzenie. I o dziwo, już tak prosta implementacja często jest zrobiona źle, Tego też um, za momencik sobie dojdziemy. Jakby to wyglądało? Aha, no i musimy nasłuchiwać, czyli w tym kontekście notyfikacji e, mamy taki handler, czekolwiek to nazwiemy. Notify user on task assigned. Fajna nazwa, bo od razu widać, o co chodzi, z grubsza. I on ma ten kod, który tam usunęliśmy i zamieniliśmy na to dispatchowanie eventu, czyli wysyłanie w tym przypadku SMS-a. Widać od razu ten minus, On musi korzystać z jakichś tam repozytorów, żeby pobrać dane, które de facto tam już były w tym miejscu, który dyspaczuje event, więc jakby obciążenie systemu będzie ciut większe, teoretycznie, ale raczej nie, ta różnica jest niewielka. I w ten sposób możemy sobie po prostu dowolnie rozbudowywać system, czyli, tak jak mówiłem, to on order paid, to na przykład mamy issue invoice on order paid, jakieś inne zdarzenia do marketing automation też możemy nasłuchiwać. I tak prostym podejściem możemy sobie pokryć już dosyć dużo fajnych, czy, czy dostarczyć dosyć dużo zysków. No, bo przede wszystkim skalowalność tego jest dosyć łatwa, bo możemy sobie coś wrzucić, żeby było asynchronicznie i takie wolniejsze rzeczy bardzo łatwo wyrzucić do, do flow, które gdzieś tam w tle będzie leciało. Rozszerzalność jest w ogóle super, no bo możemy sobie w dowolnym miejscu systemu reagować na takie zdarzenia. No, coupling jest dosyć niski raczej. Da się go jeszcze trochę zmniejszyć, jeżeli byśmy bardzo chcieli odseparować te dwa konteksty, to jakieś interfejsy, dodatkową warstwę można dorzucić. Koszty wdrożenia są niskie, no bo ile to jest napisanie takiego eventu i, i handlera? To jest dosłownie parę minut. I łatwo się to wdraża w istniejących systemach, więc nie musimy czekać na nowy greenfieldowy projekt, tylko możemy zacząć od poniedziałku. Conference-driven development jakiś zrobić. Nie? Czy coś tracimy? No teoretycznie tracimy audyt, natomiast to sobie myślę, że jeszcze możemy poruszyć później. Na pewno tracimy historycznie alternatywny stan, i no wydajność jest troszeczkę gorsza niż, niż to by mogło być w takim nie-event-driven systemie. Natomiast, tak jak mówiłem, nawet taka prosta implementacja potrafi, można ją zepsuć przy pierwszym podejściu. To, jakie błędy popełniamy, będzie się różniło od tego, które podejście wybierzemy. Wiadomo, że w event sourcingu trochę inne problemy możemy wprowadzić, czy błędy popełnić więc to będzie zależne od tego, które podejście wybierzemy. Ja się skupię na razie na tym event notification, na tym, tym najprostszym teoretycznie. Pierwsze, co chciałem zwrócić uwagę, to nazwa. Przede wszystkim brak czasu przeszłego, często spotykałem i to może się wydawać trywialne, ale jak nazwiemy event assign task zamiast task assigned, to nas informuje o zupełnie, jakby ta, ta nazwa nas myli, o może tak. Bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, wasza żona, partnerka mówi wam, czy chłopak, mąż i tak dalej, mówi, że mówi, <śmówi> zamiast mówi, zapłaciłam podatki, mówi zapłać podatki. Nie? To jest mega mylące, bo jakby wykonamy coś dwa razy. Więc ta nazwa jest bardzo ważna, a dosyć prosto można to poprawić. No i przekazanie intencji, spotykałem się z takim czymś, że zamiast nazywać ten event task assigned ktoś go nazywał send notification, czyli już nazywał tym czego oczekuje w reakcji, no to powoduje brak rozszerzalności kodu, bo w momencie, w którym nazwiemy zdarzenie send notification, to to jest bardziej command, no i nie będziemy słuchać w module statystyk na send notification, no bo przecież to jest zrzucane jak jest task przypisywany. No i nazwa handlera, myślę, że taka co się dzieje w reakcji na co, czyli nie właśnie nie. Create Invoice on Order Paid. Jest dosyć fajną nazwą, bo od razu widać w kodzie. Też dosyć łatwo można sobie to odszukać. Drugi taki problem to jest generalizowanie. I fajnie jest skupić się na zachowaniu, które nas interesuje z takiego punktu widzenia biznesowego, a nie na danych, które niesie. No i fajnie, fajnie jest mieć event order confirmed, order shipped. Które jasno mówią, co się stało, a nie order changed, który może informować o 30 różnych zmianach, w tym o zmianie statusu zamówienia. I wtedy nasze handlery muszą patrzeć, co się zmieniło. Aha, czyli to się zmienił status, czy tam dodano numer wysyłki, jakkolwiek to sobie zamodelujemy. Także takie bardziej specyficzne nazwy są lepsze. Jeżeli chcemy nasłuchi nasłuchiwać na więcej zmian. Nie wiem, na przykład tutaj jest dosyć granularnie, tak? Granularnie, czyli order-confirmed, order-shipped. Gdybyśmy chcieli nasłuchiwać na wszystkie zmiany związane ze statusem, to możemy sobie to zgrupować, nie wiem, interfejsem czy czymkolwiek i nasłuchiwać na ogólnie order-status-change, który ma ileś tam różnych implementacji. I trzeci taki dosyć prosty błąd, który można popełnić, to założyć, że dodanie asynchroniczności będzie proste. Szczególnie w Messenger, w Symfony Messengerze to jest mylące, bo wystarczy podmienić transport synchronicznego na Rabita czy cokolwiek, i wydaje nam się, że to już będzie działało. A otwieramy puszkę Pandory. No i właśnie, odnośnie problemu, większość będzie związana z asynchronicznością. Ponieważ w dostarczaniu takim przez Rabita możemy mieć dostarcze, dostarczenie wiadomości, może się nastąpić raz. W ogóle, czyli zgubimy event, albo wielokrotnie nie? i to sobie zaraz troszeczkę rozwiniemy. Fajne są niespodzianki w Legacy. Tak jak wspominałem, ja pracuję z Legacy i e, mieliśmy taki kod, który e, nie był przygotowany na to, że jakby żyje więcej niż jeden request. Nie? I łączyliśmy się z Trello, żeby wykonać jakąś akcję w imieniu użytkownika, i okazało się, że kod Legacy, który odziedziczyliśmy. Zapisuje sobie token, do, którego używa do połączenia Strello w jakiś tam zmiennej static, czy coś takiego to było. I przy kolejnym wywołaniu, nieważne, że to był inny użytkownik, on używał tego tokena, bo już go miał i po prostu ze złego tu, y, użytkownika wykonywał wszystkie akcje w systemie. Poli, polityki retry. Wydaje się, że to jest fajne, bo. Jak coś się nie uda, to się powtórzy, natomiast dosyć zbliżone problemy są jak w przypadku dostarczania wielokrotnego, trzeba się nad tym zastanowić. No i systemy zewnętrzne też mogą troszeczkę nam namieszać. No, taki najprostszy problem związany z dostarczalnością to jest, jeżeli event się zgubi, a nasz kod nie jest przygotowany, czyli wychodzimy z założenia, że eventy się nie gubią czyli mamy sytuację, która, nie wiem, na przykład task assigned, a nie mieliśmy tego task created i nie mamy danych, a nasz kod zakłada, że je musi mieć. Więc tutaj trzeba na to uważać. Czasem lepiej założyć, że możemy być niespójni. No i tutaj powiedzmy, że można zgubić event, że się ma dziecko i wtedy jak dziecko dzwoni, że odbierz mnie ze szkoły, to nie wiemy to dzwoni, bo przecież nie dotarło do nas, że to dziecko mamy. I też takie troszeczkę związane z dostarczalnością, to jest to, gdzie mamy transakcje. Bo o ile mieliśmy synchronicznie, no to wszystko przechodziło albo nie. Chyba, że pomyśleliśmy, gdzieś tam robiliśmy komit do bazy danych i zarządzaliśmy tym tak świadomie. Natomiast w przypadku, gdy mamy to asynchronicznie, no to pytanie, co się stanie, czy co ma się stać, jeżeli nie da się zapisać faktury z jakiegoś powodu. Do bazy danych. I tutaj kilka problemów się pojawia, natomiast zastanówmy się, gdzie ta transakcja przebiega. Czy my chcemy wtedy, żeby więcej rzeczy nie przeszło, czy chcemy, żeby tylko ta nie przeszła, żeby została powtórzona? Są rzeczy, które te wszystkie narzędzia, które mamy w biblioteki, robią za nas najczęściej, decydują za nas. Jeżeli tego nie przemyślimy, to mogą zachować się inaczej, niż byśmy tego zakładali. Albo flow, który wyjdzie na końcu, będzie dla nas niespodzianką. Mamy ten kod, który napisałem, i on zapisuje, znaczy przypisuje zadanie do użytkownika i wysyła event. Ale jak ktoś chodzi w Symfony czy zna doktrina, to w którym momencie to jest zapisane do bazy danych, że to, to zadanie zostało przypisane? Dalej, jak jest komit na doktrynie wywołany, tutaj tego komita nie ma. Co się może stać? Nie wiem, mamy jakiś błąd. I to się nie zapisuje, ale event już poszedł. No więc jeżeli my reagujemy wysłaniem SMS-a, to znaczy, że zadanie nie jest przypisane, a SMS o przypisaniu zadania wyszedł. Co zrobi użytkownik? Użytkownik zobaczy 500. -kę. Co zrobi? Naciśnie F5. Co się stanie? Znowu przejdzie kod przypisania, znowu wyśle SMS-a i znowu się wywali. I wyślemy na przykład 20 SMS-ów o przypisaniu zadania, bo tam ktoś będzie spał na tym F5. Więc trzeba się zastanowić e, jak to ograć. Akurat to jest taki prosty case, że Symfony Messenger dostarcza dispatch after current bus stamp e, i taki middleware i to spowoduje, że dopiero najpierw zamknie transakcję na bazie danych, a dopiero później wyrzuci event. I no to będziemy mieli sytuację odwrotną. Czyli może się okazać, że zapisaliśmy to, przepisaliśmy to zadanie do użytkownika, ale na przykład event się zgubi i nie wyślemy tej notyfikacji, nie? Więc Musimy się zastanowić, czy wolimy mieć at most once delivery, czy wolimy mieć at least once delivery, i wtedy być może chcielibyśmy sprawdzać po tej stronie, która wysyła SMS-y, czy my już może wysłaliśmy takiego SMS-a, żeby nie, nie wysyłać go ponownie, jeżeli przyjdzie takie samo zdarzenie. No i można troszeczkę jeszcze podejść do, o, jakby bardziej skomplikować, listen to yourself, czyli najpierw wysyłamy zdarzenie i później my sami na nie reagujemy. Wprowadzając te zmiany do bazy danych, wydaje mi się, że to może być dosyć ciężkie w utrzymaniu. Także jeżeli chodzi o e, tą asynchroniczność, to ja mam takie wrażenie, że za łatwo mówimy, że tylko dorzucimy asynchroniczność i wszystko będzie spoko, no bo jednak e, ta implementacja nam kiedyś wybuchnie prawdopodobnie produkcyjnie e, i, i będziemy mieli problem. E, jeżeli chodzi o tę obsługę błędów, no to właśnie może się okazać tak, że my chcemy jakoś obsłużyć flow bardziej skomplikowany, który, w którym może się pojawić błąd, albo nie chcemy. I taki przykład jest, który mam to, czy, wysył, czy problem z wysyłką maila powinien blokować złożenie zamówienia w sklepie? Prawdopodobnie nie. Wolimy, żeby to zamówienie weszło, najwyżej użytkownik nie dostanie maila z potwierdzeniem. Natomiast może też być tak, że są błędy, których nie chcemy z punktu widzenia biznesu obsługiwać, ale chcemy o nich wiedzieć. E Mamy takie przypadki w projekcie, że rozkminiając jakąś nową funkcję, czy no no zmianę w systemie, które biznes zgłasza, do zaimplementowania mówimy, a co jeśli nie uda się zrobić tego kroku. Dosyć często odpowiedź jest, że Mamy po prostu to olać. Nie wiem, wysłać notyfikację na maila, żebyśmy wiedzieli, czy na Slacka, żebyśmy wiedzieli, że to zaszło, ale nie interesuje nas obsługa tego, bo to ogarnie support ręcznie, bo to się zdarza trzy razy w roku. Więc no, możemy sobie też tak ogarnąć. Um, ukryte intencje. No zdarza się tak, że te, te, ten flow, który modelujemy, to reakcja na zdarzenie, jest bardzo ważna z punktu widzenia procesu biznesowego. Um, Złożono zamówienie, no to trzeba zablokować sztukę w magazynie. Co się stanie, jeżeli tej sztuki nie da się zablokować, bo okazuje się, że jej jednak nie ma w tym magazynie. bo jakiś błąd w systemie i nie, nie mamy tego, co sprzedaliśmy. Nie tutaj, jakby nie wchodząc w szczegóły, jest coś takiego jak wzorzec saga i tam sobie można modelować te przepływy związane z eventami w taki sposób, żebyśmy mogli zareagować, jeżeli coś pójdzie nie tak. Ym. Jeszcze jeden problemik jest taki, że Czasami, znaczy, moment, w którym reagujemy na zdarzenie, może być później niż ono zaszło, czyli było jakieś opóźnienie w dostarczeniu. Na przykład, nasz system leżał, ten, ten nasz serwis leżał, który miał odebrać to zdarzenie i zareagować. No i wtedy pytanie: czy. Yy, Sorry, to mnie rozprasza. Mieliśmy kiedyś taki wyjazd firmowy, że gdy Gong uderzali i koledzy w Gąga to było Pite. I, <śpiewanie> <śpiewanie> i mnie, <śpiewanie> Ja już mam odruch, nie? <śpiewanie> Dobra. I taki przykład, który można sobie wyobrazić z tym czasem. Powiedzmy, że od stycznia wchodzi nowa stawka VAT, większa. Raczej wątpię, żeby była mniejsza i 30 tam czy 31 grudnia nagle wszyscy się rzucają w sklepie internetowym, składają zamówienia, setki, tysiące zamówień i pada nasz system odfakturowania, bo jest przeciążony, a były tam bottleneckiem. No i to jest spoko dla nas, mamy to zdarzeniowo, czyli zamówienia sobie spływają, a te faktury po prostu wystawiają się później. Jest Sylwester, nowy rok, więc admini to wstawiają drugiego, trzy, trzeciego z powrotem, no bo przecież nie ma problemu, sobie poczeka na kolejce. Jeżeli źle napiszemy ten system odfakturowania, to może się okazać, że on będzie wystawiał nam faktury ze złą stawką VAT, bo już jest styczeń i wystawia nam faktury ze stawką styczniową, która się zmieniła, a nie z tą stawką, która była prawidłowa w momencie kiedy zamówienie zostało złożone. Więc warto pomyśleć, czy te dane, które mamy? Jakby nie, cza, czas nie miał na nie wpływów. I taki problem, który ja lubię, to jest kaskada i nieznane flow. No bo my sobie reagujemy na te eventy, rzucamy kolejne, mamy jakieś komandy i tak naprawdę łatwo, dosyć szybko dojdziemy nawet do, do momentu, w którym ciężko jest nam powiedzieć z głowy, jakie są po kolei te łańcuchy powiązań. No bo. Złożono zamówienie, to blokuje sztukę w magazynie, a to może jakoś reagować jeszcze dalej, i wystawia fakturę, a to wystawienie faktury, na przykład, reakcją jest wysłanie jej, czy nie wiem, przesłanie do jakiegoś systemu księgowego. Dosyć dużo możemy mieć tutaj tego i możemy się pogubić. I bardzo łatwo możemy sobie naprawić bardzo łatwo możemy sobie pomóc, dodając coś takiego jak causation correlation ID. Po prostu w momencie, w którym jakiś me to nie musi być event. My to robimy akurat na wszystkie message, czyli też komandy. I jeżeli on trafia do wykonania, to my wyliczamy dla niego ID. to jest jakieś tam losowe ID może być. W momencie, w którym na jego, jakby z, w reakcji na to, co się stało w jakiś komand powstaje event, to Znowu wyliczamy dla niego ID, ale dodatkowo zapisujemy sobie te causation correlation ID, czyli ID poprzednika i ID pierwszego message, który rozpoczął tą lawinę tego, co się dzieje w systemie. Także mamy correlation, to jest właśnie ID jakby całego flow, czyli ID pierwszego elementu. A causation to jest ten poprzednik. I dzięki temu mając w vlogach, na przykład, że dane zdarzenie zostało obsłużone czy dany komand został wywołany, możemy sobie prześledzić wszystko co się działo po kolei od początku do końca. I tak jak mówiłem, że tracimy audyt, to dodając to na przykład w formie middleware'a do messengera, my to logujemy w Datadogu, jesteśmy w stanie wyszukać po prostu przefiltrować w Datadogu logi, które nas interesują, posortować, czy nawet sobie jakoś zwizualizować w ten sposób. Więc to dosyć prosto można ogarnąć. No i pominięcie, czyli jeżeli mamy taki system eventowy, to musimy zadbać o to, żeby wszystkie zmiany szły już przez system, a nie że ktoś się loguje do PHP phpMyAdmina i zmienia kolumnę, na przykład ze statusem zamówienia. To jest w miarę logiczne. Natomiast mamy teraz taki projekt, gdzie mamy też deweloperów zewnętrznych. I oni uwielbiają zmieniać coś przez PHP i adminę, nawet na mnie mówiąc, i ja po prostu nie wiem już, czy ten system jest w dobrym stanie, czy nie, czy się rozjechał. No bo zmiana statusu powinna wpłynąć jakoś tam, ale to nie wychodzi, bo oni zmienili w bazie danych i gra. Gdybym miał podsumować, to ten nasz eksperyment z podejściem właśnie takim event notification chyba się udał najlepiej ze wszystkich, które do tej pory robiliśmy w tym kierunku. Mamy czasem problemy, najczęściej jesteśmy świadomi, że one wystąpią i na przykład wiemy, że nie chcemy obsługiwać jakiegoś flow, natomiast zdarzają nam się jakieś tam, nie wiem co teraz przypomnieć, ale zdarzały się jakieś fuck upy, że coś się wykonało kilka razy albo coś nam się nie wykonało czy zablokowało. Natomiast jakby myśląc o tym na poziomie implementacji, i skupiając się na tych problemach, które wymieniłem, można sobie bardzo łatwo zadbać o to, żeby coś złego się nie stało i przewidzieć pewne rzeczy, które mogłyby pójść źle. Dodatkowo jest trochę takich zalet gratisowych w cudzysłowie. I poza tym, co wam pokazywałem, tym takim causation correlation ID, które fajnie pozwala prześledzić, co się stało w systemie i ewentualnie dlaczego. To podoba mi się to, że możemy sobie to wykorzystać, ten mechanizm do integracji z systemami zewnętrznymi. Napisaliśmy sobie taki dosyć mały kawałek kodu, który wybrane zdarzenia wypycha na zewnętrzne adresy URL, na przykład do zapiera. I dzięki temu, jeżeli coś dzieje się w naszym systemie, na przykład złożono zamówienie, to wypychając to do zapiera, możemy sobie wpiąć dowolny flow, który biznes wymyśli, że trzeba zrobić. Powiadomienie na slacka, zrobienie czegoś tam jeszcze. Zupełnie bez programowania. To nie są dla nas jakieś kluczowe rzeczy i możemy sobie w ten sposób zautomatyzować. No, mamy te Correlation, correlation ID i DataDoga do debugowania. Dosyć mocno to ułatwia. Mam jeszcze taki slajd, on jest trochę niezwiązany, ale sobie uświadomiłem pewną rzecz, jak robiłem tą prezentację, bo jakby cały ten sposób, ta architektura event driven, wdrażamy ją po to, żeby ten coupling w modułach systemu był mniejszy. I ja zauważyłem, że my jako zespół dosyć często, jak coś implementujemy, to mówimy. Kurczę, ale tutaj będzie takie sztywne powiązanie. Jakby tu dodać coś, żeby tego powiązania nie było, to się dało wymienić, żebyśmy nie mieli tego kaplingu. Mariusz dzisiaj miał fajny, fajne pytanie zadał na prezentacji, że zawsze kładziemy te wszystkie abstrakcje do bazy danych, żeby wymienić tego Postgresa na MySQL-a albo w drugą stronę. I ilu z nas to zrobiło? Nie? Raczej niewielu, o ile ktokolwiek. Więc ja mam taką refleksję, że. U nas w projekcie biznes często, jak opisywał taski, to opisywał je w sposób, który powodowały, że pewne elementy systemu są ściśle ze sobą związane. Albo nawet mam tak, że te elementy systemu są ściśle związane z systemem zewnętrznym. I wydaje mi się, że trochę na siłę szukaliśmy sposobu, żeby ich nie łączyć aż tak sztywno w kodzie. Bo najczęściej po prostu to biznesowo połączone, więc po co to, to rozłączać. Ehm. Więc tak, co biznes złączył, tego niech programista nie rozłącza, nie? Tak bym, tak bym to podsumował. Eee, chyba tyle z mojej strony. Teraz e, czas na pytania. E, ręka do góry. Ja Dla mnie to jest przerażające teraz. Nie dlatego, że muszę odpowiadać, tylko muszę rzucić was tą kostką. żeby nie rzucił tym, nie? Rozumiem. Słuchaj, bo przekazywałeś tam w tym yy, przypisaniu taska, że task ID user ID. A czemu na przykład nie można nam rzucić całego obiektu, czy tam obiektu takiego dto który nam część tych informacji przekaże od razu, żebyśmy nie musieli sięgać po nie albo robić kopii wcześniej? Spoko pytanie dziś, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Jakby powodów jest kilka. Pierwszy powód będzie taki, że ja widziałem, że ludzie wrzucali całe obiekty doktrynowe. I z nimi głównie taki problem, pierwszy będzie, który zauważysz, to jest taki, że one się nie, często nie chcą serializować. I jak wprowadzisz asynchroniczność, to się nagle system wyłoży, bo on nie jest w stanie tego serializować i wypchnąć do rabita. To jest pierwszy problem, taki bardziej przyziemny. Drugi problem jest taki, że to jest gruby event generalnie. I można sobie. Jakbyście szukali w necie, to takie Fat Events, e, i nie wiem, jak nazywam, ale Fat Events to jest to, co byśmy opisywali, gdybyśmy wrzucali dane. E, mówi się, że jak masz duży ruch w systemie, no to oczywiście jest cięższe, tak? Czyli więcej jest przesyłu i to będzie bardziej obciążało infrastrukturę. Natomiast jest, jest też problem taki, że e, tak jak mieliśmy w ten Event Carriet State, te dane mogą w momencie obsługiwania już być nieaktualne. E, no i teraz, gdybyśmy. Nie wiem, wysłali informację o tym, że task i na, to by był pewnie nazwa taska, tak? Czy opis taska, tam byśmy musieli mieć, żeby użytkownik wiedział, co zostało do niego przypisane, żebyśmy nie musieli sięgnąć do bazy danych. Może ta nazwa się już zmieniła, albo może ten task został usunięty, bo ktoś się pomylił, to może wtedy nie warto wysłać tego powiadomienia, więc nie mając tych danych, możemy sobie wyciągnąć je świeże. Nie? Bo rozumiem to podejście. Chodziło mi o to, że w tym podejściu, gdzie robisz sobie kopię, to w zasadzie też musisz wcześniej ten obiekt wysłać jakoś, albo też go pobrać wcześniej, żeby zachować tę kopię, więc robienie kopii na przykład na Create jest chyba jeszcze bardziej mm, niebezpieczne może. Jeżeli masz to podejście z kopiowaniem, to, to to raczej są grube eventy z tymi danymi. W tym podejściu musisz wysłać tę nazwę, datę utworzenia i tak dalej, no bo żeby ktoś mógł sobie utworzyć kopię, wtedy już nie ma tego strzału do tego systemu z taskami, nie? Jeszcze chyba jakieś pytało, pytanie było tam z, z, za Tobą. Gdybyś mógł rzucić, to ja nie będę się rzucać. Cześć, Krystian z tej strony. Dzięki Cześć. za prezentację, fajnie proszę dojść przez te opcje. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego przykładu, bo Ty tam powiedziałeś, że notyfikacje, nie, inaczej, że task nie powinien być zależny od notyfikacji. No i chciałbym poznać powody, dlaczego akurat tak, bo od razu zaspoileruję, że ja uważam dokładnie odwrotnie że task powinien być zależny od notyfikacji, a nie notyfikacje od taska. Mhm. A, a to jest ciekawa rozkwina. Dlaczego uważasz w takim razie, że powinno być odwrotnie? Wolałbym, żebyś pierwszy powiedział, ale dobra, to powiem, bo teraz mamy taką sytuację, gdzie tak naprawdę... W tym kontekście notyfikacji będziesz reagował za każdym razem, kiedy jakiś nowy event dojdzie. Musisz rozszerzać cały czas te notyfikacje, tak naprawdę zależysz od, nie wiem, dziesięciu kontekstów innych na przykład, z których wysyłasz, a w drugą stronę, gdybyś wystawił port jakiś, interfejs, to po prostu mógłbyś direct codem, bezpośrednim odwołaniem, wiesz, masz uniwersalną rzecz, nigdy nic tam nie musisz zmieniać, po prostu wysyłasz to, co chcesz, nie? Dobra, więc stawiam się od której strony zacząć. Jakby w moim rozumowaniu jest tak, że te taski są takim bardzo korowym biznesowym bytem u nas w systemie, a notyfikacje są tylko dodatkowe. Pewnie byłoby inaczej, gdyby te notyfikacje były ultra ważne, nie? Były krytyczne, no wtedy nie chciałbym reagować eventem, tylko miałbym je wpięte po prostu bezpośrednio. Więc jakby to jest ważne, że wyszedłem z takiego założenia. I druga rzecz, jaka jest ważna, to jest taka, że dla mnie te notyfikacje nie muszą być tak super zrobione, no bo nie są domenowo, czyli one mogą mieć te zależności, ale gdybym ich nie chciał mieć, to mogę mieć warstwę pomiędzy, Czyli wystawiam sobie to, co ty mówisz, że notyfikacje mają interfejs pozwalający wysłać tą notyfikację, taki na zewnątrz publikowany i ten handler dla eventów nie mam w kontekście notyfikacji, tylko gdzieś pomiędzy. Mogę mieć taki jakby bridge pomiędzy nimi, nie? O, o to właśnie mi chodziło. Chodzi mi o jakby sam sposób relacji. Tutaj wydaje mi się, że właśnie błędne jest, że notyfikacje zależą od taska, ale to, co mówisz, jak najbardziej, no bo nawet gdybyś Wyemitował zdarzenie wewnątrz agregatu, to siłą rzeczy tam nie masz tego interfejsu do notyfikacji, więc skończy się pewnie na tym co mówisz, że i tak masz jakiś handler, który łapie zdarzenia, ale on będzie w tym kontekście na przykład taska, a tam bezpośrednim uderzeniem uderzy do notyfikacji. I o tą relację mi chodziło tutaj, dlaczego właśnie w ten sposób. Jasne. No ja zakładam, że jakby te taski to jest coś co będzie żyło w systemie, a te notyfikacje nie będę chciał na przykład używać w innych systemach, nie? Więc one mogą mieć tą zależność, tak? W pewnym uproszczeniu. Okej, okay, rozumiem. Chciałem tylko doprecyzować, bo myślałem, że może jest jakiś powód, y, dlaczego akurat tak, ale dobra, dzięki wielkie. <noise>